Cześć. Cześć. Tu sport i gimnastyka z niepełnosprawnością. Tereska. Mama. Zapraszamy do wspólnej gimnastyki. Dzisiaj będą nam potrzebne chusta, drążek, pudełko, kilka drobnych piłek, gąbka, ciężki worek. My mamy takie prostokąty, a Wy możecie wykorzystać do tego jakieś pudełka po butach na przykład. Pierwsze ćwiczenie, unoszenie ręki do góry. Najpierw zaczynamy od prawej ręki, a później zmieniamy rękę na lewą. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przekładamy chustę do drugiej ręki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie. A teraz chwytamy chustę. Obie ręce jednocześnie. Przytrzymujemy wózek albo blokujemy i równocześnie dwie ręce razem do góry. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. I to ćwiczenie wykonujemy po trzy razy. Kolejne ćwiczenie. Podrzucanie gąbki. Wykorzystamy do tego gąbkę do mycia naczyń. Podrzucamy gąbkę do góry i łapiemy ją w obie ręce. Zaczynamy. Raz. Świetnie. Jest to trudne ćwiczenie, bo to jest mały przedmiot. Tereska jeszcze siedzi na wózku, nie może się tak bardziej przesuwać, zmieniać pozycji. Dobrze. Cztery. I jeszcze jedna próba. Pięć. Świetnie, Tereniu. Super. Teraz wykorzystamy gąbkę do ściskania. Najpierw będziemy ściskać w jednej ręce. Ręka do przodu. Ściskamy pięć razy. I później przekładamy tą gąbkę i ściskamy drugą ręką pięć razy. Próbuję. Tereska, od której ręki zaczynasz? Od tej. Wyciągnij ją do przodu mocno, tak jak najmocniej potrafisz. I pięć razy ściskam. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I przekładamy do drugiej ręki. Tak. Dobrze. Wyciągnij mocno i zaczynamy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. I tą serię powtarzamy również trzy razy. Kolejne ćwiczenie. Rzuty do celu. Rzucamy najpierw jedną ręką. Tereska, zaczynasz od której? Od tej, od lewej. A później rzucamy drugą ręką. Uwaga. Tak. Świetnie. Nie chcesz. Teraz zmiana i prawa ręka rzuca, tak? Dobrze, dobrze. Świetnie. Dobrze. Dobrze, tak. Świetnie. Tą serię powtarzamy cztery razy. Przed nami kolejne ćwiczenie. Mostek. Zadanie polega na tym, że czołgamy się pod mostkiem. Świetnie. Super. I do końca materaca. Bardzo ładnie. Jeszcze kawałeczek. Świetnie. Brawo. Super. To ćwiczenie powtarzamy pięć razy. Następne ćwiczenie, podnoszenie ciężarków. Dziecko leży na materacu, nogi są przyciśnięte ciężkim workiem. Dziecko chwyta drążek
prawidłowo, z kciukiem podwiniętym. I uwaga, podnosi ciężarek nad głowę. Możemy przy tym pomóc. I zaczynamy liczyć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tą serię powtarzamy 3 razy. Nie zapomnijcie o odpoczynku. Dzisiaj odpoczynek na brzuchu. To wszystko na dziś. Jeżeli Wam się podobało, prosimy o subeczki. Do zobaczenia!